Okej, to już jest oficjalne, BF5 nie sprzedaje się najlepiej. No i to delikatnie rzecz ujmując, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu i to właśnie będzie głównym tematem rozważań w dzisiejszym odcinku. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypominam o trwającym konkursie do wygrania konsola PlayStation 4. Myślę, że zacna nagroda, taki spóźniony prezent świąteczny albo noworoczny. Konkurs trwa do 20 stycznia, wszelkie informacje w filmie podlinkowanym w opisie. No a wracając do głównego tematu, dzięki serwisowi VG Charts mamy dane z pierwszych 2 tygodni sprzedaży, które z pewnością ucieszą wszystkich hejterów BF5, no a tych, którzy grze życzą jak najlepiej, nie napawa to optymizmem. Należy pamiętać oczywiście, że to są dane jedynie ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży fizycznych kopii gier, czyli płyt, pudełkowej wersji. Nie uwzględnia to sprzedaży w formie elektronicznej. Niestety do tych danych nie mamy i raczej nie będziemy mieć dostępu, chyba że będą jakieś przecieki. Czy i jaki jednak ma to wpływ na wnioski, które będziemy sobie formułować, powiem w dalszej części materiału. Zacznijmy może od otwarcia, czyli pierwszy tydzień sprzedaży. To jest najważniejszy tydzień, który jakby wyznacza trend i dla gier, i dla filmów, dla wszystkich multimediów generalnie. I ten pierwszy tydzień sprzedaży Battlefielda 5 był najgorszym tygodniem serii od roku 2010, czyli od roku wydania Battlefield Bad Company 2. Tej gry sprzedało się w sumie na wszystkie platformy 1 390 000 egzemplarzy, a wyobraźcie sobie, że Battlefielda 5 sprzedało się tylko 10 000 więcej, czyli 1 400 000 egzemplarzy na wszystkie trzy platformy, czyli na PC-ta, na PlayStation 4 i na Xboxa najnowszego. Jeżeli porównamy sobie to do danych innych tytułów, to widzimy, że przebija nas, czy Battlefield 5 nawet Hardline, o 110 000 egzemplarzy. No, czwórka już dwukrotnie, jedynka także dwukrotnie i jedynka nawet przebiła czwórkę, co mnie troszkę zaskoczyło. No, do trójki to w ogóle nie ma się co porównywać. Ponad 3 razy większa sprzedaż w pierwszym tygodniu. No i co nam to mówi? Otóż mówi nam to, że już, że tak powiem, ten trend startowy nie był najlepszy. Oczywiście samo porównanie pomiędzy kolejnymi tytułami z serii Battlefield może być lekko mylące, szczególnie uwzględniając fakt, o którym wspomniałem na początku, że to są dane jedyne ze sprzedaży detalicznej i ktoś może powiedzieć, ok, nie możemy porównywać tej sprzedaży do tego, co było 8 lat temu, bo 8 lat temu sprzedaż wersji elektronicznej, no o ile istniała, to dopiero raczkowała. Więc porównajmy sobie może, jak to wygląda w kontekście innych gier, które wydane były w tym samym okresie. I jeżeli popatrzymy na te dane szczegółowe, to pozornie w tygodniu premiery BF5 nie było aż tak źle. Lepiej sprzedawało się jedynie Red Dead Redemption 2 na PS4. Tutaj mamy ponad 850 tysięcy egzemplarzy versus ponad 830 tysięcy egzemplarzy. Na Xbox BF5 był liderem tygodnia ze sprzedażą na poziomie 533 tysiące egzemplarzy. Poziom sprzedaży detalicznej na PC w sumie możemy w ogóle pominąć, ponieważ wynosiła ona zaledwie 3% całkowitej sprzedaży, co pokazuje jasno, że platformy właśnie typu Steam wyznaczyły standard jakby dla dystrybucji gier na platformie PC i zdecydowana większość graczy kupuje gry w wersji elektronicznej, więc te dane są tak szczątkowe, że uważam, że powinniśmy je w ogóle pominąć. To jest zresztą taki troszkę dodatkowy argument do dyskusji odnośnie cloud gamingu. Wiele osób zarzucało, że ludzie w formie właśnie fizycznej będą dalej kupować gry. Tak jak widzimy na PC, to już praktycznie wymarło. Przejdzie to na konsolę, jak tylko usuną fizyczne napędy, a to stanie się na 100% moim zdaniem w następnej właśnie wersji konsol, a więc tylko czekać. Ale wracajmy sobie do dzisiejszego tematu, czyli co się dzieje ze sprzedażą, albo co się stało ze sprzedażą BF5. Dramat cały, taki prawdziwy, zaczyna się od 2 tygodnia. Szczególnie jest to widoczne na PlayStation, gdzie niecałe 380 tysięcy sprzedanych kopii to połowa tego, co Red Dead Redemption 2 sprzedaje w swoim 6 tygodniu oraz 2/3 tego, co sprzedaje COD Black Ops 4, ale w 8 tygodniu swojej sprzedaży.
Oczywiście są to surowe liczby, one nie uwzględniają promocji, nie uwzględniają świątecznych zniżek, jakichś bundli i tak dalej, ale moim zdaniem można założyć, że były one jakby na podobnym poziomie w kwestii wszystkich tytułów, tak więc interpretacja moim zdaniem może być tylko jedna. Sprzedaż BF5 przynajmniej w pierwszych 2 tygodniach, na razie mamy tylko te dane, to totalna klapa i na pewno była ona o wiele, o kilka razy, nie o jakieś tam 10%, o kilkaset procent niższa od tego, co zakładało EA. Jeżeli porównamy sobie chociażby do takiego startu Red Dead Redemption, gdzie to idzie w miliony w pierwszym tygodniu, no to widzicie, jaka tu jest dysproporcja. I może nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, przynajmniej dla tych, którzy śledzą newsy ze świata gier, a szczególnie ze świata FPS, to do tej pory spekulowaliśmy sobie jedynie, jak to będzie wyglądać, co się stanie, jeżeli BF5 się wysypie ze sprzedażą, tak jak teraz już to widzimy. No i teraz możemy poważnie rozmawiać na temat, co dalej, skoro tak gigantyczny, multimilionowy projekt się nie zepnie. Po prostu pieniążki się nie zwrócą, no i powstanie spory deficyt. Na pewno przyjdzie czas rozliczeń i pociągną do odpowiedzialności osoby, które podejmowały kluczowe decyzje w projekcie. Pewnie zrobi to EA jako wydawca, pewnie zrobi to DICE i jako firma, która była odpowiedzialna za wiele aspektów, nie tylko sam development, ale także część PR-ową. Ja jedynie mam nadzieję, że poprzedzone to zostanie taką wnikliwą analizą, dogłębną i taką chłodną analizą całego projektu, tak żeby nie skończyło się na skazaniu jakiegoś kozła ofiarnego, żeby nie było, jak to mówił klasyk, sytuacji, kiedy wylejemy dziecko z kąpielu. Bo jak wyglądałaby sprzedaż, gdyby chociażby pierwszy trailer prezentował prawdziwego BF5, czyli takiego BF5 jak teraz mamy, a nie jakąś taką dziwną fantazję na temat cyberpunka w realiach II wojny światowej. Co by było, gdyby główną twarzą gry był jakiś dzielny, nie wiem, polski, brytyjski czy amerykański patriota w cudzysłowie, wiecie co mam na myśli, a nie jakaś inna osoba, która wielu, że tak powiem, korowym graczom nie przypadła do gustu. Ja nie wnikam w szczegóły, to nie ma znaczenia. Patrzymy tutaj tylko na sprzedaż gry, a nie na światopogląd, powiedzmy, tych osób, ani jakichkolwiek osób, okej? Od tego się odetnijmy w tym momencie. Ja myślę, że jestem pewien, że liczby mogłyby wyglądać diametralnie inaczej, a problem sprzedaży nie leży w samej grze albo w głównej jej części. Oczywiście gra ma swoje problemy, choć według mnie jest naprawdę dobrą grą, ale w ogromnej mierze właśnie ta niska sprzedaż została spowodowana tym, jak gra była prezentowana masowej publiczności. Ten obraz przez długi czas był podsycany, był utrwalany, producenci, deweloperzy, PR-owcy od gry nie mieli pomysłu, jak z tego wybrnąć, troszkę zabrnęli, zagonili się sami w taki kozi róg i właśnie w świadomości potencjalnych nabywców z każdej strony ten obraz był utrwalany. Słynne słowa, nie podoba się to, nie kupujcie, to jest wypominane i będzie wypominane jeszcze przez lata i to był mega, mega duży błąd ze strony DICE. No i w tym momencie ja myślę, że już niewiele da się zrobić, żeby to zmienić. Światełkiem w tunelu na pewno dla EA, dla DICE pozostaje Firestorm. Jeżeli wypali, może nieco pomóc odbić się BF5 od dna. Oczywiście potrzebna będzie też obniżka, zresztą tych obniżek było już kilka do tej pory, więc spodziewam się, że przy jakiejś takiej dodatkowej promocji związanej z Firestorm też jakaś obniżka będzie, żeby właśnie zachęcić nowych tych graczy. Jednak założę się, że EA mega sobie pluje w brodę, że nie zdecydowali się na stworzenie osobnej gry, no właśnie na silniku Frostbite, jakiejś osobnej gry Battle Royale, nawet powiązanej czy luźno, czy mocno z serią Battlefield, bo w przypadku nawet super trybu zła reputacja BF5 może zabić taką kurę znoszącą złote jaja, a tak można by się było odciąć i powiedzieć, okej, fail Battlefielda 5, tu daliśmy ciała, że się tak wyrażę, ale patrzcie, taką gierkę dla was przygotowaliśmy, ją sprzedawać bardzo tanio albo nawet dawać za darmo, licząc na to, że na mikrotransakcjach kosmetycznych się zarobi, tak jak zresztą wygląda to w przypadku modelu wielu gier typu Battle Royale. A więc podsumowując, ktoś odpowie za ten bałagan, ktoś odpowie za tą wtopę. Mam nadzieję, że nie zostaną ukarani sami gracze, chociażby zakończeniem tej wspaniałej serii Battlefield. Uważam, że to byłoby najgorsze, co może się stać i szczerze mam nadzieję, że to nie nastąpi. Wierzę, że już za 2-3 lata niech się nie śpieszą, może być nawet 4.
wybiegniemy na kolejne battlefieldowe pole bitwy, że po raz kolejny będziemy mogli przeżyć niezwykłe emocje i wiele radości, którą może przynieść nam naprawdę dobrze zrobiona gra, bo DICE potrafi robić gry, naprawdę potrafi robić bardzo dobre gry i udowodnili to nieraz, potrafi naprawiać te, które nie za bardzo im wyszły. No i trzeba przyznać, że z Battlefieldem 5, o ile start nie był dobry, to teraz całkiem nieźle sobie radzą. Mają lepsze i gorsze momenty, tak powiedzmy. No a EA będzie miało cierpliwość, aby nie rozwiązać kolejnego studia po jednej większej wpadce, żeby nie rozgonić całego towarzystwa, bo mogą stracić naprawdę, naprawdę godny team dobrych deweloperów. To po prostu trzeba lepiej poprowadzić, lepiej zaplanować, lepiej wyegzekwować. Może przeprowadzić troszkę więcej badań odnośnie opinii graczy, może bardziej się wsłuchiwać w to, nie porywać się na jakieś szalone eksperymenty. Oczywiście innowacje są jak najbardziej wskazane, ale zróbmy tak, żeby wilk był syty i owca cała, ok? Wy chcecie sprzedawać gry, my chcemy w te gry grać, ale postarajmy się zrobić to w ten sposób, żeby jakby każdego zdanie było wzięte pod uwagę. Tego serdecznie wam, tego serdecznie sobie życzę, tego też życzę EA i DICE. Niech tworzą gry, na których będą zarabiać, pod warunkiem, że będą to gry na tyle dobre, żeby warte były właśnie tych pieniędzy. Tym się powoli z wami żegnam. Przypominam jeszcze raz o konkursie. Jeżeli ktoś ma ochotę na PlayStation 4, zapraszam do filmu, który wrzucony jest w linku w opisie tego. A ja już odmeldowuję się. Życzę wam miłego dnia. Czekam jak zwykle na wasze komentarze. Wyraźcie swoją opinię, co na ten temat sądzicie. Czy jest szansa na to, że sprzedaż Battlefielda 5 się jeszcze odbije? Czy Firestorm może w tym pomóc? Czy jakakolwiek inna akcja marketingowa może w tym pomóc? Czy reputacja EA i DICE jest na tyle nadszarpnięta, że kolejne tytuły też będą na tym cierpieć? To jest kolejne istotne pytanie. Na wszystko czekam w odpowiedziach w komentarzach. No i już do zobaczenia z tej strony. Jak zawsze mówił do was Miniu.